Co to za miejsce? Nie wiem. Transmisja. No, wiadomość tego nie precyzowała. Wspominała tylko o kopii tutaj. Musimy znaleźć wejście. Powiedz, co się działo, kiedy opuściłam południk? Wiele ludzi zauważyli, że zniknęłaś, wybuchło zamieszanie. A potem niektórzy doszli do wniosku, że nie odeszłabyś bez powodu. I tak właśnie było. Rdzanie tylko zatruwa rośliny. Ona zabija też zwierzęta. Czyli ludzie też od niej zachorują i będą głodować. Nie pozwolimy na to. Tu nie ma przejścia. Schodzimy. Trawę. Nigdy jeszcze takiej nie widziałem. Ja też nie. Martwe maszyny ją zaniepokoiły. Jak to załatwisz? Fokus nam pomoże. Możemy przeskanować maszynę, zanim ruszymy do walki. Dobra. Jeszcze chwileczkę. Dobra. Widzisz te świecące rzeczy? To jego słabe punkty. Łapię. Dobrze. Gotowy. Się. Nadchodzi kolejna. Fokus wie to wszystko. Odczytuje dane z maszyny. Jak łowca badający zwierzynę? No, coś takiego. Więc po moim odejściu i tym całym zamieszaniu, co zrobiliście? Cóż, po świętowaniu moja matka poprowadziła resztę Nora do domu. Król Słońce kazał swoim ludziom odbudować miasto. A ja ruszyłem cię odszukać. Ktoś zastrzelił też te nasze. Zrobione. Tak. Znalazłam pierwszy, kiedy wpadłam do ruin. Pozostałe znalazłam w starej skrytce, niedawno. Dobrze mieć zapas.
Tędy. Wchodzimy do ruin przedwiecznych. Witamy w kosmodromie odległego Zenitu. Odległy Zenit? Wiem, że handlowali technologią z Nowym Świtem, ale... Skąd mieliby kopię Gai? Będzie prosimy dobrze. Prosimy zarejestrować się w recepcji. Chyba chcę, żebyśmy się przedstawili. Trwa sprawdzanie tożsamości. Odmowa dostępu. Prosimy zaczekać na asystę personelu. Doktor Sobek. Chyba nie byli w najlepszych stosunkach z nimi obecnie. Dobra, czas dostać się do środka. Powinno dać się otworzyć. Sprzęt do wspinaczki. Ktoś musiał się tu dostać od góry. Ktokolwiek to zostawił, mógł też załatwić tamte maszyny. Gdzie jest teraz? Ach, co to za smród? Cały obóz zmieciony. Musieli zjawić się tu w poszukiwaniu łupów. Kwas. To tłumaczy zapach. Wygląda też, że coś dużego spadło z góry. Przewaliło się przez obóz, a potem przez ścianę. To ja rzucę okiem na gruzy w tej dziurze. Cokolwiek tędy przeszło, zostawiło to za sobą. Jeśli uda mi się poruszyć część gruzu, powinnam się przecisnąć. Może w obozie będzie coś przydatnego? Ej, dobrze, chodź tu. Chyba coś znalazłem. To chyba jakiś oseramski prototyp albo coś. Ten hak może zaczepiać o różne rzeczy. A to go wciąga. Wygląda na popsuty, ale może da się naprawić. Zaczepić o ten gruz. I pociągnąć. To zadziała. Mogę przeszukać obóz fokusem. Znaleźć sprzęt do naprawy. Mój fokus wykrał trochę ciekawych rzeczy. Biedny. Kwas przeżarł się przez jego pancerz. Kable maszyny. Silniejsze od lin. Część maszyny. Może pomóc naprawić zębatki. Dobrze. Myślę, że mamy wszystko do naprawienia tego narzędzia. A może nawet ulepszenia go. Możesz użyć tego warsztatu.
Proszę, przyciągacz. Teraz wypróbujemy go na gruzach. Lepiej niż myślałam. No cóż, stąd raczej nie ma pustego wyjścia. Przeskanuję okolice. Trzeba znaleźć jakieś przejście. Co to jest? No, do czego to służy? O, dzień dobry. Jestem Oswald Dachman. I mam przyjemność pokazać Państwu odległy zenit. Zapomnijcie, co o nas słyszeliście. Prawda jest prosta. Mówimy, sięgaj ku gwiazdom, nawet jeśli musisz w tym celu przebyć 8,6 lat świetlnych. Proszę, zapraszamy do auli, gdzie opowiemy o naszych planach. Ciekawe, co jest w tej auli. Zaraz się przekonamy. Się tam dostać. Przepraszam, musiałam coś zrobić. O czym to rozmawialiśmy? Jak? Na razie nic, ale spokojnie. Przeskanuję okolice fokusem i może wtedy coś zobaczę. O, udało się. Przyciągacz to dobra rzecz. Szkoda, że mamy tylko jeden. Spokojnie, znajdę drogę dla ciebie. Dobra, znalazłam drabinkę dla Varla. No i już, Varl. Dzięki.